Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. The Outer Worlds to jedna z najgorętszych premier tej jesieni. Tym bardziej dla nas, fanów Fallouta. Produkcja reklamowana jako najnowsze dzieło prawdziwych twórców serii Fallout oraz autorów genialnego New Vegas. W tym filmie chciałbym opowiedzieć wam o swoich wrażeniach związanych z tym tytułem. Grałem na PlayStation 4. Grę kupiłem jakoś dzień po premierze, chciałem nieco z tym poczekać, ale ten cały hype train zmusił mnie, by zrobić to wcześniej. Nie będzie to recenzja, ponieważ za recenzenta się nie uważam. Aspekty techniczne w ogóle mnie nie interesują i szczerze mówiąc, w moim przypadku nie wpływają na całościowy odbiór gry. Jestem pod tym względem mocno wyrozumiały. Gry traktuję jak książki. Nie liczy się dla mnie okładka, wyzwania z tym związane, tylko prezentowana historia. Zresztą jeden rabin powie tak, inny rabin powie nie. Nie ma jednej prawdy, a wszystko to rzecz gustu. Będzie to raczej zbiór subiektywnych przemyśleń na temat najnowszej produkcji Obsidianu. Spokojnie, nie uświadczycie tutaj żadnych spoilerów, które w jakiś sposób wpłyną na waszą przygodę. Ani w tym, co mówię, ani na ekranie. Tyle słowem wstępu. Czy The Outer Worlds to nowy, lepszy Fallout? Nie. Wiecie, jaki jest mój stosunek do Fallouta. W przypadku tej gry nie czuję klimatu Fallouta, nie czuję jego ducha. Wydaje mi się, że to po prostu bańka nadmuchana przez ludzi niezadowolonych z obecnego stanu serii. Jak słyszę, że ktoś mówi mi, że jest to kontynuacja New Vegas albo dzieje się w tym samym uniwersum, to po prostu zalewa mnie taki cringe i nie wiem, czy to tak na poważnie, czy tylko sobie żartuję. Dla mnie ta gra to raczej spotkanie Bioshocka oraz Mass Effecta. Ale czy to źle? Nie, absolutnie nie. Wręcz przeciwnie. Uwielbiam tę serię. To żaden zarzut. Raczej ogromny plus, ponieważ twórcom udało się dobrze odciąć kupony i zrobić coś nowego, lecz pozostając w klasycznych klimatach, inspirując się najlepszymi. Udało im się wykreować intrygujący świat. Najmocniej rzuca w oczy się ta retrostylistyka oraz czarny humor i absurd, rodem z Bioshocka. Niektórych to może odrzucić, ale jeśli ktoś lubi te klimaty, to ta gra kupi go od pierwszej minuty. Motyw drużyny, statku, do którego kompletujemy załogę, system rozwoju postaci, a także planety, na których króluje śmiercionośna fauna, a mieszkańcy ledwo co wiążą koniec z końcem, przypomina mi Mass Effect Andromeda. Nie wiem, czy jakaś produkcja chciałaby być porównywana do Andromedy, ale The Outer Worlds robi to wszystko lepiej. Tak jak tam, lokacje są do siebie podobne i puste. Nie wszystkie, większość. Uważam, że akurat ten element można by było zrobić lepiej. Przeciwników też spotykamy tylko kilka rodzajów i w sumie są tak nieciekawi, że nawet nie pamiętam, jak się nazywali. Chyba Rapidony, jakieś tam modliszki, no i kilka innych. Sposób, w jaki poruszamy się po mapie galaktyki, również został wyjęty żywcem z Mass Effecta. Grając w The Outer Worlds mam takie uczucie, jakbym nawpieprzał się nostalgronek i wrócił do 2013. Jakie słodziaśne. No nie jest to nic nowego. Te wszystkie motywy już gdzieś widzieliśmy, ale jeśli coś znamy i lubimy, to chcemy tego więcej. I ja tak mam w tym przypadku. Gra posiada kilka odniesień do serii Fallout. Mamy system reputacji oraz masę easter eggów. System dialogowy wygląda jak przeniesienie tego z New Vegas, który w sumie pojawił się wcześniej w Trójce oraz Oblivionie i w zasadzie nie jest niczym oryginalnym, ale to chyba najlepszy, jaki mogli wybrać. Pasuje idealnie. Jeśli mam być z wami szczery, to początkowo ciężko mi było odnaleźć się w tym świecie. Na dzień dobry jesteśmy bombardowani taką ilością informacji, że troszkę czasu minie, zanim człowiek zacznie rozumieć to, co się w ogóle dookoła dzieje. Obsidianowi udało się napisać dobre, rozbudowane lore oraz postacie, które są z krwi i kości, mimo iż powielają klasyczne schematy. No ale jak już mówiłem, jak się coś robi dobrze, to nie jest to zarzut. Bojarski i Kane to nie Kojima. Trzeba naprawdę spędzić masę czasu na dialogach oraz czytaniu dzienników i terminali. To właśnie lubię. Wątek główny bardzo mi się podobał. Bardzo lubię, gdy otrzymujemy taką wolność decyzji oraz wariantów zakończeń. Kombinacji jest naprawdę dużo i każdy może przejść grę na własny sposób. Zadania poboczne no już nie są tak porywające. I w sumie wielu nie zapamiętałem, zdarzyło się jednak kilka perełek. Zakończenie, cóż, no wiele osób na nie narzeka. Mi się podobało, chociaż wiadomo, zawsze mogło być lepiej. Najlepsze zadania w grze to właśnie te związane z osobistymi problemami naszych kompanów. Ellie próbująca odnowić kontakty z rodzicami, pastor szukający pewnej księgi, Parvati, która chce spotkać się ze swoim autorytetem. Wszystkie te zadania przybierają nieoczekiwany obrót i zapadają w pamięć. Szkoda tylko, że w grze nie dało się odwalić Sheparda i romansować z całą załogą. No załoga to jednak bardzo mocny punkt The Outer Worlds. Mimo tego, iż każdy posiada własne motywy oraz unikatowy charakter, to polubiłem ich wszystkich. No może poza tym głupim robotem samym. Totalny bezbek. Rozwijanie relacji z drużyną jest jednym z najlepszych elementów The Outer Worlds. Jeśli chodzi o technikalia, jak już mówiłem, nie jestem specjalistą. Gra jest drewniana, to fakt, ale grafika i stylistyka świata bardzo mi się podobają. Planety wyglądają ładnie, aczkolwiek są dosyć mało różnorodne. Tak samo muzyka, którą słyszymy w tle.
To moje kolejne skojarzenie z Andromedą, ponieważ tam też puszczano dwa ambientowe utwory w pętli i wydawało się jakoś cicho i pusto. Na bugi nie trafiłem, chociaż nie należę do najbardziej spostrzegawczych osób, więc możliwe, że ich po prostu nie zauważyłem. System walki moim zdaniem jest przyjemny. Fabuła jest dosyć zagmatwana, chociaż jej założenia są bardzo proste. Czekać będą na nas wybory moralne. Często sam musiałem cofać stan gry, bo miałem wyrzuty sumienia. I to chyba największa siła The Outer Worlds. Wolność w kształtowaniu otoczenia oraz zderzenie się z konsekwencjami własnych wyborów. Czy polecam The Outer Worlds? Polecam. Moim zdaniem takie gadanie, że TOW to nowy Fallout jest krzywdzeniem twórców, jakoby nie potrafili zrobić nic innego, tylko gry na jedną modłę, w podobnych klimatach. Bazując prawdopodobnie na doświadczeniach z drugiego Kotora, udało im się stworzyć nowe kosmiczne uniwersum. Ta wzmianka o Falloutie w zwiastunie był to tylko zabieg marketingowy. Skuteczny, no bo ludzie podchwycili i bezmyślnie powtarzają. Obsidian pokazał, że nie jest zespołem znanym z jednej piosenki. Ma światu do zaoferowania coś więcej niż nostalgię za czasami, które nie wrócą. Jest w stanie wrócić na szczyt bez współpracy z molochami pokroju Bethesdy. Lecz na jednej produkcji nie może się skończyć. Chociaż przy wymogach dzisiejszych graczy może być naprawdę ciężko. Liczę, że w przyszłości otrzymamy kontynuację tej produkcji, ponieważ ten świat ma naprawdę ogromny potencjał. Wypełnia lukę po Bioshocku. Co zresztą jest zasługą świetnych scenarzystów. Jeśli zastanawiacie się, czyją stronę w tej historii wybrałem, otóż spieszę z odpowiedzią. Poparłem doktora Wellsa i wybrałem ścieżkę walki z korporacjami. Możliwe, że w przyszłości sprawdzę również inne opcje. I to tyle. A jakie wy macie odczucia? Zapraszam do dyskusji w komentarzach, bo sam jestem ciekaw. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!